Jak widzicie, dzisiaj jestem w domu moich rodziców. Będziemy testować Houston Boxa. To jest to maleństwo. To maleństwo powoduje, że to, co będzie na obrazie telewizora, pojawi nam się na żarówkach. Mój tata jeszcze nie wie w ogóle, jak to działa i o co w tym chodzi. Generalnie, tutaj mamy jedną żarówkę, tutaj mamy drugą żarówkę, tam z tyłu mamy jeszcze jedną, a za telewizorem mamy trzy takie paski LED-owe, LED-bary. Ja je testowałem na blogu, możecie zobaczyć, jak to dokładnie wygląda. Jeden jest tutaj, drugi jest w ten sposób skierowany, trzeci jest w tamtą stronę, więc tutaj mamy trzy. No i teraz ja tworzę obszar rozrywkowy. Jeżeli teraz kliknę lampką, to ta lampka dana, jak widzicie, nam zamiga. I tak samo będzie z lampkami z tyłu za naszym telewizorem. No i teraz dalej. Światła są gotowe, one nam się leciutko przyciemną. Ja teraz mam na telefonie, widzicie to na ekranie, tutaj sobie wybieram, gdzie to światło w danym momencie się będzie znajdowało. Teraz kolejna, tu mamy po lewej stronie, czyli sobie zaznaczamy to, że to jest po lewej, to dajemy sobie tu, jeszcze mamy ten jeden pasek, ten bar tutaj, no i teraz tak, to jest gdzieś nam za nami, czyli sobie dajemy to w ten sposób. No i teraz tą żarówkę dajemy sobie, że ona jest tu gdzieś po lewej stronie telewizora. A tą dajemy tak jakby nad nami. No i w tej chwili mamy na zielono poustawione te żarówki. Jest bardzo ciemno, nie przejmujmy się. Obszar testowy. Teraz zobaczcie. Wszystkie żarówki mamy zsynchronizowane. I to, co się dzieje tutaj u nas, w tej chwili będzie też widoczne na tym obszarze. Doskonale, wszystko w porządku, jestem bardzo zadowolony z tego, jak to działa oczywiście. W tej chwili jeszcze mi pokazuje, która żarówka gdzie się świeci i tak dalej. Sprawdzamy po kolei, czy to jest rzeczywiście tak, jak ja chciałem ustawić. Teraz mi pod telewizorem, teraz mi jeszcze po prawej stronie zaświeci. Jestem bardzo zadowolony z tego. Mam obszar rozrywkowy, nareszcie. No dobra, utwórz obszar rozrywki. Obszar rozrywki 1. To mamy gotowe. Ja teraz biorę sobie naszego pilocika z Hue i sobie spróbujemy zapalić te żarówki. O, z powrotem mamy normalne światło. Tym oto pilotem mamy możliwość ściemniania. To jest standardowa rzecz, która jest w HueSync-u i w HueBoxie. Pamiętajcie, musimy mieć HueSync-a, jeżeli nie mamy telewizora z LG. I musimy mieć oczywiście bramkę Zigbee, żeby te wszystkie żarówki, ten pilot i tak dalej to działało. O tym wszystkim zawsze możecie przeczytać na blogu. To tylko i wyłącznie chcę Wam pokazać, jak działa konkretnie to maleństwo. Dobra, więc mamy tak, obszar rozrywkowy mamy. W tej chwili ja się postaram znaleźć pilota i włączyć telewizor, żebyśmy pokazali Wam, jak to działa. Jesteśmy po drugiej stronie kamery. Teraz spróbujemy odpalić i zobaczyć, co się stanie. To jest nasze pierwsze odpalenie telewizora. O, dobra, w tej chwili mamy jakby zrobioną to, co nam się wydaje, więc tak, włączyliśmy to HueSync, no i to teraz leci przez tego HueSync'a. No i powiem Wam szczerze, że ja nie mam pojęcia, jak to działa, w związku z tym nie wiem, co dalej. No po to kupiliśmy, no i tak to wygląda. W instrukcji nic nie ma. Okazało się, że jeszcze nie do końca jednak ta nasza konfiguracja przeszła, ponieważ on prosi mnie o nazwanie jeszcze wejść HDMI. Nie chce mi się w to bawić, więc powiedzmy nazwaliśmy to wszystko. Wszystko gotowe. Zacznijmy. No i co teraz możemy zrobić? Teraz mamy to w ten sposób skonfigurowane, że teoretycznie światło odpowiada nam temu, co się dzieje na telewizorze. Ja Wam powiem szczerze... Mamy HDMI 3. No dobra, rozpocznij. Rozpoczynanie synchronizowania. I teraz zobaczcie. To, co dzieje się na telewizorze, czyli widzimy po lewej stronie obraz, widzimy też w przestrzeni naszego pokoju. Wszystkie żarówki reagują na to, co się dzieje w telewizorze. I jak widzicie, jest jakby rozszerzenie tej rzeczywistości w TV. To jest akurat sposób, jak to jest wybrane. Wysoka intensywność. Możemy ją jeszcze zwiększyć, żeby jeszcze szybciej to działało, lub możemy ją troszeczkę wypłaszczyć, czyli żeby nam aż tak mocno nie
to wszystko nie migało. Mamy opcję wideo, muzyka i gra. Domyślam się, że to też od tego zależy. No i mamy też jasność. Jasnością możemy też regulować, czyli możemy ściemnić, żeby aż tak mocnej barwy tego oświetlenia nie było, albo możemy zrobić bardzo mocną barwę i w tym momencie trochę tracimy te kolory, jak widzicie. Ja ustawię tak, jak było wcześniej, czyli mniej więcej ten podstawowy kolor. Zrobimy sobie tą synchronizację taką troszeczkę szybszą, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to działa. No i teraz ja spróbuję znaleźć jakiś inny kanał. Zobaczmy jakiś inny kanał. Pomożesz? Siedzę tutaj właśnie z tatą i sobie to testujemy. O! Ja to mam cały czas na niskiej głośności ze względu na to, że chcę Wam pokazać to światło, a w momencie, kiedy nam to światło będzie, kiedy będzie po prostu telewizor głośno krzyczał, no to nie będzie tego za bardzo słychać. Więc teraz tak, to się teraz tak nagrywa. No to mamy akurat białą barwę, więc możemy zobaczyć. Pamiętajcie, ściany w tym pomieszczeniu są lekko fioletowe, więc też inny będzie odbiór jakby tego pomieszczenia. No dobra, to co? Przejdźmy sobie, zobaczmy jakiś inny kanał. Pamiętajcie, tutaj mamy zastosowane żarówki, to znaczy, że one nie są punktowo. Philips ma jeszcze coś takiego jak pasek LEDowy, który przyczepiamy na koniec, na około telewizora i w tym momencie to są diody programowalne i możemy zrobić jeszcze lepszy efekt, bo w każdym miejscu tego pomieszczenia będziemy mogli sobie to oświetlenie zrobić. To obecnie oświetlenie jest jakby najprostszą formą, czyli mamy powiedzmy te LED bary, mamy jakieś żarówki i po prostu sobie tylko i wyłącznie to testujemy. A teraz sobie zobaczymy, jak naprawdę na różnych kanałach to wszystko nam działa. Dobra, to ja sobie teraz pogadam z tatą, jak jego odbiór tego urządzenia w ogóle. No i co o tym sądzisz? Znaczy, dla mnie to jest bajer, zdecydowanie. Kompletnie niepotrzebny. W sensie takim, że to będzie totalnie przeszkadzało w odbiorze czy filmu, no akurat sportowych programów to nie, ale filmów jakichś takich spokojnych. Ale jak się mecz będzie oglądało, wszędzie będzie zielono, będzie się czuł, jakby się było na tym Nie, no akurat byliśmy, teraz wrócimy może do tego kanału. Siatkówka mężczyzna, nie to, koszykówka, o, może tak. Rzeczywiście inaczej się mecz ogląda. O, proszę, teraz takie, większa dynamika jest zdecydowanie. Jestem bardzo ciekaw, jakbyśmy się przenieśli na przykład w jakiejś głębi oceanu. No. O, skoki. No, zostaje niedosyt, zdecydowanie. Że jest czterech zawodników, tak, a było 11. No tak, ja tak myślałem, no dobrze by było. A zobaczmy sobie coś może bardziej dynamicznego, jakieś teledyski, jakieś tego typu rzeczy. No, może jakąś inną muzykę. Dlaczego? Ja osobiście nie jestem przyzwyczajony do telewizji, tego, że ja muszę szukać kanału. Tak, to jest właśnie. Ja tak na pamięć nie znam tych kanałów muzycznych. Bo... No ale to się da rozwinąć jakoś, nie? Chyba. Tak, bo to... Przed chorą. Te wolności są zagwarantowane do 2047. No i teraz zobaczcie, mamy tu dynamiczne oświetlenie i na przykład nic nie widzimy na pilocie. No ale nie ma najmniejszego problemu ze względu na to, że jedno kliknięcie... Ciekawostka, w tej chwili pilot nam w ogóle nie działa. A bo? No bo... Włącz jakieś coś z obrazem. Tak, tak, właśnie, kanał dla dorosłych. Chcę muzyczne, wiesz, zobaczyć. Intermezzo, zacznę.
Powiedzmy, mamy teraz jakiś tam kanał muzyczny. Zobaczmy, czy w ogóle nam działa ten pilot. W tym momencie, jeżeli jest Houston włączony i to jest włączone, to w ogóle nie mamy... Nie mamy możliwości kontroli w ogóle pilotem naszego oświetlenia. To jest pierwszy minus. Dobra, no to powiedzmy, że jesteśmy w domu, światło nam się w ten sposób zrobiło, no i co możemy zrobić? No wychodzi na to, że jesteśmy w stanie zrobić tylko i wyłącznie to telewizorem. Ale tak naprawdę... Tutaj tak klasycznie widać, coś jest białego, coś spokojniejszego, kompletnie inna muzyka i inne oświetlenie, o proszę. I tu widać, ale przejdziemy na inny kanał, rzeczywiście. No. Czyli barwa odzwierciedla konkretnie ustawienie telewizora, nie muzykę, tylko... Tak, tak, kolor. Ale aczkolwiek, chwila, moment, bo ja sobie przypomniałem, wiecie, że jesteśmy w stanie przełączyć, mamy coś takiego jak... ustawienie muzyki. No zobaczmy sobie. Muzykę sobie teraz włączyliśmy. I co teraz nam się stanie? Widzę ciemność, teraz jasność. Czyli mamy taką bardziej dyskotykę. Tak, tak. No i to bardziej mi odpowiada dokładnie w odbiorze muzycznym. Zdecydowanie. No tak, no jeżeli mamy imprezę, to rzeczywiście fajnie sobie posiedzieć, tak. Pobawić się, potańczyć. Jak widzę, w tej chwili mamy tak naprawdę niebieski, czerwony, fioletowy. Tak jest. I no, po prostu żarówki sobie migają, nie? To na ostatki sam raz. No, dokładnie. Mamy jeszcze taka gra. I więc tutaj się automatycznie włącza nam wysokie. I zobaczymy, może gdzieś. O, zobaczcie, widziałeś, jak szybko się włączyło? To nie twoja muzyka, dobrze? No nie. Myślę, że na czarno-białym teledysku będzie trudno kolory. No tak. Aczkolwiek czarny i biały to też inny kolor. Wróćmy sobie do wideo. Ja będę skakał po kanałach. Żeby... Tak. Tutaj sobie leci muzyka, a ja sobie zobaczę, co mamy w ustawieniach Sandboxa. Jasność wskaźnika LED możemy sobie regulować. Automatyczne instalowanie. Dobrze, tutaj mamy IP, mamy jakieś identyfikatory. Możemy sobie zestartować urządzenie. No dobra, w porządku. To wiemy. Mostek Hue, obszar rozrywki. Tu sobie możemy zrobić z tymi obszarami rozrywki. W porządku. Mamy wejście HDMI, możemy sobie zmienić nazwę tych wejść na HDMI, dobra. Pilot zdalnego sterowania, okej. Nie ma pilota zdalnego sterowania, no. Zasilanie włącz, wyłącz, synchronizacja włącz, wyłącz, ustaw wejścia, tryb. Więc możemy sobie zrobić pewne rzeczy, zwiększ jasność. Moi drodzy, czy ja dobrze rozumiem, że ten... to urządzenie odczytuje nam obraz, to by było bardzo ciekawe, znaczy obraz IR ma tam wbudowany, akurat my mamy UPC, tak? Mhm. UPC ma pilota radiowego, nie pilota na IR, więc potrzebowalibyśmy na chwilę starego pilota telewizora. Mamy go gdzieś tu? Nie, no ten jest smart, nie? Ale mi chodzi o ten najzwyklejszy. O, znalazłem. Dobra. Ja wam pokażę, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że tak, mamy ten tutaj zwykły telewizor, tak? O, tu. No, prawie nic nie widać, no ale trudno. No i teraz tak. Z tego, co rozumiem, możemy sobie ustawić, że pewne rzeczy będą nam włączały tego boksa. No dobra, no to co? Ja sobie zrobię w pierwszej kolejności włączanie zasilania i zrobię sobie zasilanie włącz-wyłącz i zrobimy sobie na playu. Zamygała nam tam dioda. Spróbuj ponownie. No dobra, spróbuj jeszcze raz. Kod został zapamiętany. A więc z tego, co rozumiem, nazwij skrót. No dobra, no włącz
on. Aha, że to jest po prostu, nazywamy tutaj na pilocie, czyli żebyśmy wiedzieli, co to było, czyli play, dobra. Mamy, tak, mamy, zapisujemy sobie to. Dobra, no to co, sprawdźmy, czy to działa. Wyłączyliśmy teraz sync boxa i automatycznie nam się wyłączyły te światła. Teraz włączamy i jeszcze raz nam się włącza sync box z pilota zwykłego, więc tutaj bardzo ważna kwestia. Pod tym względem. No dobra, no to co? Dajmy sobie kolejną rzecz. Synchronizację. Włącz, wyłącz synchronizację. No to jest bardzo fajna rzecz, bo to nam będzie mówiło, czy rzeczywiście nam mamy tego syncboxa mieć włączonego z tymi światłami, czy nie. No ja uważam, że to jest bardzo dobre. Spróbujmy sobie. Kod zapamiętany. Dalej. Pause. Dobra, to jest dla nas pauza, żebyśmy wiedzieli, zapisywanie, no i co, i sprawdźmy, czy to będzie działało. No i teraz chyba wyłączyliśmy tą synchronizację, czy nie? Nie wiem. Zobaczmy. Działa. Działa, czy nie? Nie. Tak. O, działa, działa, teraz tak. O. Czyli tam jest taka fioletowa dioda. Dobra, ja sobie włączę teraz mocne światło, żebyśmy wszystko widzieli. Teraz zobaczcie. Mam tutaj zwykłego pilota do telewizora. O, czekaj, supuję to jeszcze raz. O, dobra, widać. Nie widać na ostro. Za daleko. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Mamy tutaj zwykłego pilota i ja sobie ustawiłem, że tutaj te na dole guziki multimedialne, czyli play i pause, działają mi do Syncboxa, czyli odczytują mi kody. Bardzo fajne rozwiązanie. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że ty, nie mając telefonu, nie jesteś w ogóle w stanie tym sterować. A w tej chwili wystarczy, że sobie naciśniemy pauzę i automatycznie synchronizacja nam się włączyła. Wyłączyła. Włączyła nam się. Teraz nam się do dźwięku jest. Jeżeli jeszcze raz kliknę, to możesz zobaczyć, że światło zostało w takim położeniu. Aha, bo ja tak patrzyłem na diody świecące. Tak. No dobra, no to co? Teraz możemy jeszcze zrobić pilot zdalnego sterowania. Możemy sobie dodać, co możemy sobie dodać? Ustaw tryb synchronizacji, intensywność, zwiększ jasność, zmniejsz jasność. To co? Zrobimy sobie tak, że przewijanie. To co? To będzie ten? Zwiększanie jasności, zmniejszanie jasności? Zwiększ jasność. Zwiększ to jest? To jeszcze raz. Zwiększ jasność. Dobra, zwiększ jasność, to będzie dla mnie w prawo. Czy nam się udało? Zapamiętał. Dobra. I to sobie nazwiemy. Dobra, i teraz zobaczmy, czy to nam działa, ale jeszcze sobie zrobimy zmniejszenie jasności. Zmniejszenie jasności. To sobie zrobimy na tym. Dalej. Dobra. No i co? I zobaczmy, czy nam to zwiększenie jasności działa. To, teraz nam działa. Widzicie? Mamy jaśniej, mamy ciemniej. Zwiększa nam o 5%. No to jest spoko, nie? Ci co, zobaczmy sobie, co jeszcze tutaj możemy zrobić. Możemy jeszcze dodać wejście ustawiania, tryb synchronizacji, intensywność. No ale to sobie zostawiamy tak jak jest. Dobra, no to co tu jeszcze mamy w takim razie? Czy teraz mogę zmienić kanał? Tak, jak najbardziej. Dobrze. Ci co, mamy tutaj wykrywanie stanu zasilania, mamy wykrywanie za pomocą USB, HDMI. Nowe wejście, włączanie urządzenia, wykryto wideo. No dobra, czyli co? Tutaj sobie możemy jakby sobie sterować tymi wszystkimi rzeczami. Jak wykryto sygnał. O, widzicie, jeżeli wykryte zostanie nam sygnał z naszego telewizora na HDMI 1, to w tym momencie automatycznie nam się ten telewizor włączy w tryb synchronizacji. Więc to jest bardzo ciekawa opcja. Nie wiem jak ciebie, ale ja jestem zmęczony trochę tymi... Czymi? Tymi światłami.
Znaczy, ja nie potrafię przy takim świetle czegoś szukać, czy na czymś się skupić. W momencie, jeżeli... No to, ale jakbyśmy oglądali coś, nie? Na przykład byś się teraz chciał zrelaksować, to... Nie. Też ci to przeszkadza? Masz wrażenie? Ja już powiedziałem w tej pierwszej wypowiedzi, że to jest dobre przy dynamice, przy jakichś takich meczach, sprawdzaniach sportowych, czy przy muzyce, jak jest jakaś taka zabawa, ale tak, żeby wypocząć, to nie. To jest za bardzo dobry bajer, że tak powiem, przynajmniej dla mnie. Mm. To jest takie. Mamy też asystenta głosowego, czyli nawet głosowo byśmy tam mogli pewne rzeczy ustawiać, mówiąc do tego. No ale to wiemy, jak to działa, więc tutaj akurat w tym mieszkaniu nie mamy tego głośnika, a ja widzę, że on nie podoba mi się to, że miałoby być to przez telefon, więc na razie to olewamy. Dobra, to tyle. Powiem wam, że wygląda to kilka razy lepiej niż w rzeczywistości, jak sobie tutaj siedzimy. Prawda? Że w kamerze wygląda lepiej ta zabawa tym światłem niż w rzeczywistości, jak tutaj jesteśmy. Tak, bo tu mam podgląd na kamerę, na ekran kamery i to jest tak zdecydowanie. Bo my mamy bardziej przestrzenne, czyli na ściany, na sufit, na podłogę, a tu jest kompletnie ujęcie inne. Znaczy powiem tak, że zabawa kolorami to jest dobra tak na pierwsze parę godzin, a potem to już tak się człowiek przyzwyczai i potem zaczyna to nużyć. To jest rzeczywiście fajne, ale ja wiem, czy bym się zdecydował na zakup. No w moim wieku to na pewno nie. To jest raz. Natomiast jeżeli ktoś chce kupić, jak najbardziej, bo to jest fajna zabawa, to jest dobre. W momencie zapraszasz gości, stawiasz przy stole, prawda? I mówisz, słuchajcie, wiecie, teraz mam dla was niespodziankę. I wszyscy, no to tak, to jest. Jeszcze przy okazji, jak powiesz, bo to jeszcze tak działa, a nie inaczej, powiedz A, B, C, a tu kurczę, ekran się zmienia. No nie, fajne. No dobra, czyli co? Wyłączenie synchronizacji mamy tutaj. Czyli tu klikamy to, światło nam zostaje i możemy sobie tym... Czyli to tak jak jest przy magnetowidzie, tak? Tak. Tutaj mamy pause, w play mamy włączenie tego sandboxa, jeżeli jest wyłączony, albo jego wyłączenie, nie? A tu mamy tą jasność, nie? Czyli tym sobie możesz jakby sterować. Więc w sumie no co? To tyle. Dzięki za dzisiejszy czas, dzięki za obejrzenie tego filmu. No i pamiętajcie, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnych filmach. A jeżeli się wam podoba to, co robię, to też możecie nas wesprzeć na Patronite.